Będę się teraz narkotyzować. O. A tak, że zobaczcie tu. Witam się serdecznie. Znalazłem mój pomponik na mikrofon. Być może tym razem nie będę już tak straszliwie trzeszczeć. Bardzo mi przykro. Wybaczcie, jeśli skrzywdziłem komuś uszy. W zeszłym tygodniu, cześć, witam się ponownie. To ja. I z okazji, tak się fajnie złożyło, że mamy Pride Month teraz i jest bardzo tęczowo, to będziemy mieć dzisiaj temat na temat orientacji seksualnej. Ale teraz pogadamy o tym w kontekście osób trans. Na początku może zdefiniujmy sobie orientację. Ja tu chciałem trochę zawrzeć orientację seksualną, ale też powiedzieć trochę o orientacji takiej romantycznej, bo to się często zazębia, ale nie zawsze. No więc orientacja seksualna to jest zasadniczo pociąg seksualny, jaki czujemy do osób danej płci, czyli to, jakie osoby nam się podobają fizycznie. I orientacja seksualna, no to jest to, na kogo lecimy, nie? Z kim chcemy iść do łóżka zasadniczo, a to jaka jest orientacja romantyczna, to jest to, z kim się na przykład chcemy wiązać, z kim się zakochujemy, do kogo wykształcamy jakieś uczucia. I też pod kątem na przykład płci, więc można być na przykład homoseksualnym, ale na przykład biromantycznym, nie? To jest takie bardzo złożone, czyli na przykład fizycznie nam się podobają na przykład wyłącznie faceci, ale romantycznie czujemy różne uczucia do różnych osób, różnej płci, nie? Taki manewr. Czyli no, na przykład można być hetero, czyli czuć pociąg do osób innej płci niż nasza. Można być homoseksualnym, czyli czuć pociąg do osób własnej płci. Można być na przykład biseksualnym. Jest taka ogólnie wojna światopoglądowa na temat tego, czym jest biseksualność, a czym jest panseksualność. I zasadniczo to się różni, ale to nie jest tak, że któraś z tych orientacji tak jakby z definicji wyklucza osoby trans jako swój target. Więc taka nowożytna definicja biseksualności polega na tym, że czujemy pociąg zarówno do osób własnej płci, jak i innej. O, a panseksualność zasadniczo sprowadza się do tego, że czujemy pociąg bez względu na płeć, do absolutnie każdego potencjalnie, ale tutaj też na przykład może się to ograniczać jakimiś konkretnymi cechami, na przykład lecimy wyłącznie na osoby, które są bardzo muskularne i rude, nie? Płeć nie gra tutaj roli. Są też na przykład osoby aseksualne, czy przeróżne inne wariacje tych orientacji, ale o czym mowa? W kontekście osób trans. No więc, osoby trans mogą być absolutnie dowolnej orientacji. I to, jaką mamy tożsamość płciową, nie ma żadnego związku z tym, jaką mamy orientację seksualną czy romantyczną. To się nie łączy. I są jakieś takie stare szkoły, które mówią na przykład, że wszystkie prawdziwe osoby trans są wyłącznie hetero. Ja się spotkałem również z tym, że wszystkie osoby trans muszą być homo. Czemu? Nie rozumiem. Bo tak ktoś sobie wymyślił, to nie jest prawda. Ja znam dość dużo osób trans i one są naprawdę przeróżnych orientacji. Więc to nie ma związku i to na przykład, jakie osoby nam się fizycznie podobają, też nie warunkuje tego, jakim my musimy czuć się płci, bo to, że na przykład nam się podobają faceci, to nie znaczy, że jesteśmy kobietami, prawda? Z nazewnictwem na przykład, transmężczyzna jest mężczyzną, czyli jeśli podobają mu się kobiety, to jest heteroseksualny, co nie? W drugą stronę, na przykład transkobieta, której podobają się inne kobiety, jest lesbijką, czyli jest homoseksualna. No nie? To tak już sobie to wyjaśnijmy na początku, bo niektórym to mi się z jakichś powodów myli, a to jest bardzo proste, ponieważ no, trans kobieta jest kobietą, trans facet jest facetem i do tego odnoszą się te orientacje, a nie do tego, jakie potencjalnie mieli kiedyś genitalia, nie? Tutaj nie ma żadnego związku. Mi przyszło do głowy, żeby powiedzieć o tym, że jest taki, nie wiem, trochę mit, trochę taka legenda, trochę taka przestroga, że ponoć osoby trans na hormonach zmieniają orientację. I ja chciałbym to trochę zdementować, to znaczy są osoby, które twierdzą, że tak u nich było dokładnie. Ja nie wiem, jak u nich było dokładnie. Wiem, jak było u mnie i u innych osób, które znam i trochę jak to działa, taki mechanizm. Więc chciałbym powiedzieć z tej perspektywy, że hormony nie zmieniają nam orientacji i ja na przykład się spotkałem z tym, że na przykład transfaceci, jak zaczynają brać test, to nagle im się zaczynają podobać inni faceci. I że nagle oni na przykład, jak kiedyś byli hetero, to teraz są na przykład homo albo bi. I to nie do końca tak działa. Powiem na swoim przykładzie może. To już będą moje osobiste doświadczenia teraz, w trochę innym miejscu niż zwykle. Ja na przykład, jak zacząłem się interesować innymi osobami, że tak powiem, to zorientowałem się, że podobają mi się dziewczyny.
Ja byłem w dwóch związkach z dziewczynami i ogólnie to byłem z tego dość zadowolony. Z tym, że ja się określałem jako lesbijka, podczas gdy ja z tyłu głowy ja czułem, że ja nie jestem konkretnie ukierunkowany wyłącznie na kobiety, ale z tymi było bardziej komfortowo, ponieważ ja w tych związkach byłem tą butch lesbijką, byłem tą męską osobą i to mi trochę tak pomagało na dysforii i byłem trochę dowartościowany tym. Ale jak ja się wyautowałem, to zacząłem trochę to kwestionować. Z tym, że jak się wyautowałem, jeszcze byłem przed medyczną tranzycją, to ja miałem dość dużo dysforii, więc ja w ogóle się z nikim nie spotykałem i nie szukałem związków, ale jak już zacząłem testosteron i zacząłem trochę tak jakby się otwierać na to, moja dysforia zdecydowanie zmalała, to ja przyznałem sam przed sobą, a także przed innymi, że mi się podobają osoby różnych płci i zacząłem się określać jako bi, ewentualnie jako panseksualny, bo tak naprawdę tak to trochę u mnie działa. Ja nie tyle lecę na płeć, co na dane po prostu zestaw cech i jeśli jakaś osoba posiada te cechy, to mam absolutnie gdzieś jaką ma tożsamość płciową, czy jak się identyfikuje, czy jaki de facto jest płci w jakimkolwiek znaczeniu. No ale tak to wyglądało z grubsza i ja zacząłem się spotykać z facetami dla odmiany i też było spoko, więc to nie jest tak, że ja mi się zmieniła orientacja, tylko ja po prostu pod wpływem tego, że przeszedłem tranzycję, byłem po prostu bardziej pewny tego i tak jakby nie czułem się już zagrożony w związku z facetem, bo wcześniej to była trochę taka albo rywalizacja, albo ja się czułem, że dejtując innego faceta, ja jestem mniej męski z jakiejś okazji, albo na przykład, że to, że się do niego porównywałem fizycznie, to też mi sprawia jakąś dysforię, a na testo to już mi to trochę zelżało i o. Tak więc na przykład tak się zdarza. I to nie jest tak, że ta orientacja się zmienia, ona się po prostu może wykształcać w jakimś innym stopniu, możemy sobie z czegoś zdać sprawę, możemy się odblokować trochę, ale tak. Ale z drugiej strony orientacja też może być w jakimś stopniu płynna i to tak też bywa, że różne rzeczy się różnie zmieniają na przestrzeni życia. O. Jest jeszcze kolejne takie przekonanie, że osoby panseksualne zostały stworzone wyłącznie po to, żeby się umawiać z osobami trans i żadne inne osoby o innych orientacjach się nie spotykają z osobami trans. To nie jest prawda. Osoby panseksualne mają taką cechę, że im się podobają osoby bez względu na płeć, to też mają większą szansę na przykład nie mieć problemu z faktem, że ktoś jest na przykład trans i ma jednak na przykład jakieś genitalia, a inną prezencję, nie? Czy coś takiego. Ale to nie znaczy na przykład, że jak ktoś jest trans facetem, to na przykład nie może się umówić z hetero kobietą, czy na przykład homofacetem, nie? W sensie, ja byłem w związku na przykład z facetem, który się określał jako homoseksualny i fakt, że byłem trans, mu nie przeszkadzał, ponieważ z okazji, że identyfikuję się jako facet i powiedzmy, że przypominałem już faceta, to on nie miał z tym większego problemu. I to nie jest tak, że jeśli ktoś na przykład ma jakąś orientację, to sprawia, że kompletnie przekreśla osobę trans z jakkolwiek z puli. To jest wyłącznie kwestia tego, czy ta osoba ma jakiś na przykład, nie wiem, dla niego liczy się wyłącznie penis w związku. Jeśli ktoś nie ma tego penisa, to nie będzie żadnego związku. Czy na przykład podoba mu się całokształt jakiejś osoby, a to jakie ma genitalia, to na przykład jest nieznaczące, albo mniej znaczące, albo jest w stanie jakoś na przykład przejść nad tym do porządku dziennego i na przykład nie będzie to dla niego jakimś problemem. Więc tak, ja na przykład mam doświadczenia z osobami o przeróżnych orientacjach i mogę śmiało powiedzieć, że ja na przykład najlepiej w związku dogadywałem się jak dotąd z osobą, która jest biseksualna. I ja się też w tym związku czuję dobrze o tyle, że ten tak jakby relacja nie jest sprowadzana do faktu, jakie mam genitalia, ponieważ to nie ma żadnego znaczenia w tym przypadku. Co jest spoko, ale też byłem na przykład w związku z osobą, która była ukierunkowana konkretnie na facetów i fakt, jaki mam genitalia, nie był tutaj jakimś deal breakerem, więc da się. Także z tą panseksualnością dementuję. Prawdopodobnie nie spotkałem, ale na pewno są jakieś osoby panseksualne, które mają jakiś problem z osobami trans, także to te dwa zbiory są osobne. Także właśnie, to chyba jest w sumie wszystko, co chciałem powiedzieć. Tak, to chyba jest wszystko, co chciałem powiedzieć. Także właśnie, orientacja. Przeróżne, zawiłe, skomplikowane rzeczy mogą się dziać z naszą orientacją. Tak samo jak z płcią, ale te dwie rzeczy nie są ze sobą związane de facto. Także, o, to chciałem zakomunikować. I nie wiem, i wesołego miesiąca dumy, czy tam Pride Monthu, jak komu. O, bez względu na orientację i płeć, nie? Także właśnie. Dziękuję pięknie za uwagę. Nawinąłem tak jakoś ze średnią składnią dzisiaj. Ale bardzo dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że tym razem nie trzeszczałem przerażająco w mikrofon. I widzimy się za tydzień w środę. Serbusik. Bimbały. Bimbały.